Jest sierpień 2003. Ulica, ruch, dużo ludzi, święty krowy, 1000 bóstw. Można się zagubić. A właśnie ja w tym kraju spotkałam Pana Boga. I tam był początek mojej drogi. Albo nie, początek był gdzie indziej. Początek właśnie był tu. Patrząc na ten wiatrak, sformułowałam moją pierwszą modlitwę. Boże, jeżeli istniejesz, udowodnij mi to, a ja zrobię wysiłek, by Cię poznać. Właśnie wtedy był początek mojej drogi. Szukałem Ciebie długo, bez chwili wytchnienia. Nie tracąc czasu na nic, szukałem w zapędzie. Lecz dopiero gdym spoczął, już pełen zwątpienia, zrozumiałem, że przecież jesteś Boże wszędzie. Szukałem Cię daleko, wśród gwiazd i przestworzy. Twą egzystencję chciałem stwierdzić nade wszystko. I dopiero Tyś, Boże, oczy mi otworzył. Gdym pojął, żeś nie w dali jest, lecz przy mnie blisko. Szukałem Ciebie wszędzie, gdzie oko me sięga. Gdyś mi w zgiełku tego świata gdzieś się zawieruszył. I już wątpiąc pojąłem, że próżna to męka. Że przez cały czas ten czekasz na mnie w mojej duszy. Że przez cały czas ten czekasz na mnie w mojej duszy. Wszystko się zaczęło od tej modlitwy w Indiach. Od tego momentu moje życie się zmieniły na 100%. I było moje życie przed Bogiem i po spotkaniu z Nim. Pochodzę z takiej rodziny we Francji, gdzie nigdy nie wzywało się Boga. Nikt nie wierzy, ani mama, ani tata, nikt nie był ochrzczony, więc Bóg dla mnie był kimś po prostu dalekim, nieobecnym. Nawet o Nim nigdy nie myślałam, nie interesowałam się. I dla mnie ludzie wierzących to było coś innego poza mną. Wiedziałam, że są tacy, którzy chodzą do kościoła w niedzielę, ale dla mnie to było coś zupełnie poza mną. I nie potrzebowałam go, nie modliłam się. Miałam swoje życie, swoje studia, koleżanki, grupa przyjaciół. Byłam osobą dość otwartą, ciekawą, ale w środku w sobie szukałam czegoś wyjątkowego. Byłam studentką sztuk plastycznych, bardzo dużo malowałam, bardzo lubiłam malować kolory, robić zdjęcia. Lubiłam jeździć na motorze, na koniu, w lesie. Długie dni spędzałam właśnie na moim koniu, sama. I ciągle moje wędrowanie były jakby szukaniem sensu życia. Kiedy mogłam, lubiłam wędrować, podróżować daleko, z plecakiem, nie wiedząc, gdzie mnie prowadzi ta droga. Lubiłam spotkać się z ludźmi, pytać, czym żyją, czego szukają. I w tych podróżach szukałam po prostu czegoś wyjątkowego, co mogłoby zmienić moje istnienie.
Byłam z tych, którzy narzekają, że szczęście oświetla zawsze drogę innych. I pewnego dnia zdecydowałam się, żeby wyjechać do Indii. Nie wiedziałam dlaczego tam, ale jakoś życie, kolory tych ludzi mnie po prostu fascynowało. Wzięłam aparat i poleciałam tam. Pewnego dnia, po 3 tygodniach wędrówki po Indiach, obudziłam się z mocnym bólem brzucha. Byliśmy w małym miasteczku koło granicy z Pakistanu. Transportowali mnie do jakiegoś szpitala motorem i tam zdiagnozowali mnie zapalenie wyrostka, ale nie byli w stanie podjąć jakąkolwiek operację. Dla mnie to był szok. Na drugi dzień wylatywałam do większego miasta Delhi, bo do Francji był zbyt daleko, by zdążyć z operacją. A lekarze się bali pęknięcia wyrostka. Nie byłam w stanie trzeźwo myśleć o bezradności mojej sytuacji. Sama w Indiach, w szpitalu, czekając na operację. Wszystko szybko się zdarzało. Pamiętam, że położyli mnie na twardym stole, chirurg szeptał śpi i zasnęłam. Obudziłam się parę godzin później z wyrostkiem w słoiku na stoliku koło łóżka. Wtedy dopiero czułam prawdziwy lęk i ból. Nie mogłam ani się ruszać, ani wstać. Moja mama też wystraszona dzwoniła z Francji. Chyba ona bardziej niż ja nawet. Na drugi dzień, patrząc na ten wiatrak, w tym pokoju nieznanym, pełna obawy co do mojej przyszłości, sformułowałam to modlitwę. Jeśli istniejesz, udowodnij mi to, a ja zrobię wysiłek, by Cię poznać. I to był ten moment, gdzie wszystko się zmieniło w moim życiu. Bałam się bardzo i zawołałam z ufnością, żeby On zrobił coś na tą chwilę, żeby mi pomógł. Nie wiedziałam, czy Bóg istnieje, który Bóg istnieje. Nic nie wiedziałam o modlitwie, o wierze, ale taka modlitwa mi przyszła po prostu do głowy i wystarczyło mu. Potem ja zapomniałam o tej modlitwie. To była tylko chwila szczerości pod wpływem lęku, ale czasem w tych sytuacjach jesteśmy najprawdziwsi. Pan Bóg jednak nie zapomniał o niej. I wtedy przestrzeń się otworzyła w niebie. Parę dni później wróciłam do domu, ledwo stojąca na nogach z opatrunkiem na brzuchu. Myślałam, że wkrótce wszystko się skończy, że trudniejsze mam za sobą i zacznę znowu żyć tak jak było, z ciekawym dodatkiem do opowiadania koleżankom. Kiedy przyszedł czas na zdjęcie szwy z mojej rany, poszłam do lekarza i jak zdjął opatrunek, się wystraszył. Patrzył na mnie i zapytał, gdzie byłam, by mieć taką bliznę. A ja odpowiedziałam, w Indiach. Wysłał mnie do szpitala, mówiąc, że on nic nie pomoże. W szpitalu ta sama historia, a jak zdjęli szwy, cała moja blizna 15 cm długości otworzyła się na nowo. Zaczęłam płakać ze strachu i z bólu. Mówili, że nie wygląda to zbyt ciekawie. Więc wysłali mnie z powrotem do domu, z ostrzeżeniem, że mam leżeć czy nie ruszać, bo wszystko mam otwarte i niezagojone. I zadzwonić do pielęgniarki, by przychodziła codziennie zmienić opatrunek. To był sierpień, więc trudno było znaleźć kogoś. Uważam, że wtedy Pan Bóg odpowiadał na moją modlitwę ze szpitala. Mama otworzyła książkę telefoniczną z numerami pielęgniarek. Pierwszej na liście nie było, więc dzwoniła do drugiej. To był ośrodek zdrowia sióstr Serafitek. W moim mieście siostry chodzą do chorych i mama z daleka słyszała o nich, więc stwierdziła, że zadzwoni do nich. Miała taki obraz sióstr, że chodzą do wszystkich, nie robiąc różnicy do wierzących tak jak do niewierzących. Myślała, siostry są otwarte i nie będą nas sądzić, jak żyjemy. Więc zadzwoniła do sióstr, tłumaczyła sytuację
i siostra powiedziała, że na drugi dzień przyjdzie. Jak mama przyszła mi powiedzieć, że siostra zakonna przyjdzie jutro, wpadłam w taki gniew. Mówiłam, że nigdy nie w życiu jej nie otworzę. I pytałam, dlaczego siostra, a mówiłam, że nie chcę jej zobaczyć. Mama uspokoiła mnie. Mówiła, że mam przyjąć tą siostrę, bo nie znalazła nikogo innego. A ja w głowie tak myślałam, zobaczymy, czy ja ją przyjmę. Raczej ona zobaczy, jak będę ją traktować. Miałam kolczyk, wargi, mój pokój wyglądał jak pracownia artystyczna. A z drugiej strony byłam bardzo ciekawa, co siostra zrobi, jak mnie zobaczy. Na drugi dzień czekałam na tą siostrę i szczerze mówiąc, czułam się niespokojna. I przyszła. Pamiętam, to była niedziela przed południem. Wchodziła do pokoju, patrzyłam na nią z takimi oczami. Nosiła na sobie habit brązowy i welon czarny. Krzyż dla mnie wtedy był za duży. Czekałam na jej słowo, ale ja nic nie mówiłam, ani dzień dobry, ani nic. Patrzyła na rany, widziałam jej oczy pełne przerażenia i zrozumiałam, że nie wygląda to dobrze. Po cichu zmieniła opatrunek, mówiła, że jutro przyjdzie jeszcze. Czułam niepokój. Chciałam coś powiedzieć, ale ten mój bunt nie pozwolił mi się otwierać. Chciałam ją wypróbować. I tak trwało kilka tygodni. Za każdym razem patrzyłam na nią z daleka, w milczeniu. Nie chciałam z nią rozmawiać, ale ona spróbowała. Dzień dobry, jak się czujesz? Była bardzo delikatna, nigdy nie mówiła o Panu Bogu. Myślałam, że jak przyjdzie, zacznie mi powiedzieć, że mam się nawracać, ale nic z tego nie było i tak mnie oswoiła. Po pewnym czasie zaczęłam się czuć swobodna przy niej i ciekawość we mnie się budziła. Kim ona jest? Czym ona żyje? Co to za osoba? Dla mnie to był pierwszy raz, że widziałam zakonnicę na oczu i na dodatek ubrana i młoda. Był to dla mnie bardzo ciekawe, że nigdy nie mówiła o Panu Bogu, ani razy. Wszystko się zmieniło, kiedy zaczęłam pracować. Zdecydowałyśmy się, że ja będę do ośrodka sióstr przychodziła. Jak pierwszy raz tam poszłam, czułam taki lęk, a zarazem chęć wchodzenia w innego świata. Byłam bardzo ciekawa, co się kryje za tymi drzwiami, jak siostry żyją. Dokładnie tak samo, jak byłam ciekawa, jak podróżowałam. Wtedy spotkałam inne siostry ze wspólnoty. Każda się uśmiechała. Pierwszy raz, że spotkałam siostrę z uśmiechem. Ten uśmiech ich powalił mój mur obronny wewnętrzny. Chciałam rozmawiać z nimi, pytać, robić zdjęcia. Na początku to była czysta ciekawość. W pewnym sensie jakaś przygoda unikalna, wyjątkowa. Nic nie oczekiwałam innego niż fajne przygody do opowiadania i zawsze w sobie mówiłam, nigdy nie będę wierząca. Kiedy przerwałyśmy opiekę, zapytałam, czy będę mogła przychodzić do sióstr czasem. Czułam się dobrze z nimi, ceniłam nasze rozmowy. Miałam mnóstwo pytań, a w świetle naszych spotkań inny świat przede mną się otworzył. Dla mnie to było coś wspaniałego. Ludzie, znajomi zaczęli ze mnie kpić, a ja się broniłam, że nie, to tylko zabawa jakaś. Ale w głębi szukałam u sióstr spokoju, odpowiedzi, bezpieczeństwa, akceptacji. Trwało to 2 lata. Zapoznania się. Z siostrą, która przyszła do mnie na początku, rozmawiałyśmy coraz częściej, dłużej, o sensie życia, o sensie naszego istnienia, o Panu Bogu nawet. Czułam, że coś się zmieni we mnie. Odczuwałam takie mocne pragnienie. Znajdowałam odpowiedzi na moje pytania, dlaczego istnieję. I zaczęłam czuć w sobie taką radość nową. Patrzyłam na przyszłość nagle z więcej ufnością.
i zrozumiałam, że nie jestem przypadkiem, że miłość jest początek wszystkiego. Dwa lata były mi potrzebne, by się odważyć, myśleć o chrzcie, a potem o to prosić proboszcza. Musiałam zapoznać się z tą wiarą, co dopiero rodząca się we mnie. Potrzebowałam czasu, by jej dać miejsce i nie odrzucić jej. Nie wybrałam Pana Boga wtedy, ale On mnie wybrał. Nie szukałam Go wyraźnie. Szukałam sensu życia, ale Boga nie. Nie spotkałam Go jednak wysoko w górach, ani nawet w głębi pustyni, w rzeczach wyjątkowych. Spotkałam Go w sercu mojej codzienności, jak gdyby był od zawsze ukryty we mnie. Od początku. Spotkałam Go właśnie wśród ludzi mi bliskich. Siostry wskazywały mnie drogę, jak można zdobyć wolność w odkrywaniu Boga. Miały coś w sobie. Widziałam w nich wolność. A tą wolność chciałam przede wszystkim. Na początku nie rozumiałam, że ta wolność jest związana z Panem Bogiem. Widziałam tylko, że w tych kobietach jest coś innego, głębszego, choć tak zwyczajne. Ale we mnie wszystko było tak skomplikowane. Z jednej strony chciałam, z drugiej nie chciałam. Bałam się, że wchodzę do jakiejś sekty, gdzie mi odbiorą wolności myślenia. Nie miałam takiego pozytywnego wzoru osób wierzących oprócz sióstr, więc bałam się, że jak zacznę chodzić do kościoła, nie będę mogła potem już myśleć po swojemu. Dla mnie trudno było przyjąć miłość Boga otwartymi ramionami, mając tyle lat życia bez Niego za sobą. Wydaje mi się, że pozwolić się kochać nie jest bardziej spontaniczne niż kochać. Krocząc do tego świata ludzi wiary, zostałam przyjęta bez niczego w zamian. Darmowość. Dla mnie to była nowość. Czasem nam się wydaje, że łatwo przyjąć miłość. Łatwo jest, kiedy ktoś nas kocha i nas przyjmie spontanicznie. Ale nie jest tak łatwo. Trzeba zmienić zupełnie myślenie, żeby to zrozumieć. I tak jest z Bogiem. Kocha jako pierwszy i trudno przyjąć tą darmowość i przyjąć Jego dary, co chce nam dać. Ja chciałam zobaczyć tą miłość, ale też Go nie było widać. A jak wierzyć w miłości istotnej, niewidzialnej i nieuchwytnej, tak jak Bóg? Długo się opierałam przed prośbą o chrzest, choć czułam, że Jezus wyraźnie mnie wzywał do innego życia. I wreszcie, dwa lata po pierwszym spotkaniu z siostrami, dwa lata podczas których krok po kroku mierzyłam się z tą decyzją, odważyłam się. Chciałam być pewna. Chciałam wybierać raz na zawsze, nie wiedząc jeszcze, że ze względu na Jezusa będę musiała w życiu dokonać wybory codzienne. Zdzwoniłam do proboszcza, by wyrazić swoją chęć, by się przygotować do chrztu. To był rok 2005. Znałam proboszcza wcześniej. Poznałam go dzięki siostrom, z którymi czasem chodziłam do kościoła. Wtedy, jak byłam z nimi na mszy, ludzie raczej patrzyli. Co taka dziewczyna wyprawia z zakonnicami, myśleli. Nie umiałam się zachowywać na mszy. Jak pierwszy raz ktoś mi podał rękę na znak pokoju, nie wiedziałam, co mam robić, więc odpowiedziałam: dziękuję. Proboszcz, jak usłyszał mnie, się ucieszył bardzo i powiedział: no wreszcie, czekałam na ciebie. We Francji, ale tak jest wszędzie, kiedy dorosła osoba chce zostać ochrzczona, musi prosić o chrzest, a potem odbywać dwa lata przygotowania do tego wydarzenia. Dwa lata spotkań w grupie, by poznać wiarę katolicką i wiedzieć, w czym się angażujemy. Dwa lata spotkań, gdzie się mówi o wierze, o Bogu, o przeżyciu, o wątpieniach, o Biblii. Ale to nie jest tylko formacja naukowa, ale raczej przygotowanie się, aby przyjąć miłość, aby zostać dzieckiem Bożym. Cała osoba wtedy się przygotuje do tego, sercem, umysłem, rozumem. Katechumeni, tak są nazwani osoby dorosłe, przygotujące się do chrztu. Mają też osobę towarzyszącą, z którą się dzielą osobiście. Siostra z pierwszych chwil była dalej ze mną.
Bardzo dużo i często zwątpiłam podczas przygotowania się do chrztu. To był czas walki, 2 lata prawdziwej walki wewnętrznej, z własnym sercem, z własnym lękiem. Ile razy chciałam wszystko zostawić na bok, zapomnieć o Bogu i zacząć żyć tak jak było, bez takich pytań. Z Bogiem wszystko się otworzyło przede mną. Dostałam tyle odpowiedzi na tyle pytań, ale z tymi odpowiedziami nowe pytania się rodziły. I wtedy zrozumiałam, że wiara nie jest albo jasna, albo ciemna. Wiara jest mieszanką, a człowiek nosi w sobie te dwie strony, czarny i jasny, które ciągle się kłócą ze sobą. Podczas katechumenat są różne etapy. Na początku tej drogi dorosły jest przyjęty przez wspólnotę parafialną, by zaznaczyć, że nie przygotuje się sam, ale razem ze wspólnotą, że wspólnota wierzących prowadzi do Boga i że do Boga dążymy razem, jednym sercem i jednym duchem. W ciągu tych 2 lat jest też praktykowany egzorcyzm, żeby pomóc w walce z różnymi pokusami, zniechęcami i pojednać się z własną historią. Bardzo ważny moment dla mnie był spotkanie z biskupem z mojej diecezji na początku Wielkiego Postu przed chrztem. Jest taki zwyczaj, gdy katechumeni piszą list do biskupa, tłumacząc, dlaczego chcą przyjąć chrzest, jaka jest ich historia, spotkanie z Panem Bogiem. Nie chodzi o to, by sprawdzać motywację albo stwierdzić, czy ktoś jest gotowy, czy nie, bo naprawdę nikt nie wie na 100%. Ale biskup chce nas poznać. Podczas tego spotkania katechumeni z całej diecezji się gromadzą, by zostać zawołani przez biskupa. W kościele wyobraźcie sobie, biskup trzyma długą listę i zawoła każdego po imieniu, a katechumeni stają i krzyczą albo szepczą, zależy od poziomu emocji. Oto jestem. Wtedy nas było 133. Ludzie z różnych stron świata, wieków. Stałam. Oto jestem. I patrzyłam, jak wokół mnie kolejni ludzie stają i też wyrażają swoje pragnienie. Oto jestem. To niesamowite wzruszające. Bóg działa na co dzień i widać był w tych ludziach. Dostałam szarfę fioletową i zaprosili nas, abyśmy ją nosili podczas Wielkiego Postu, by pokazać światu, że chcemy należeć do Chrystusa. Chrzest jest udzielony podczas Wigilii Paschalnej. Było nas 7 wtedy. Cała moja rodzina przyszła, przyjaciele, znajomi, wszyscy. Większość z nich nigdy nie wchodzili do kościoła, ale przyszli. Zobaczyć, jak to wygląda. Przyszli z zaciekawieniem. Tak jak ja 4 lata wcześniej chciałam zobaczyć, co tam jest, że wciąż ludzie się nawracają, przychodzą. Kto tam jest, że je pociąga? Wigilia paschalna trwała długo, a kiedy są chrzczy, zabiera zupełnie inny sens. Tego wieczoru czułam pewność, że Pan Bóg jest ze mną. Czułam pewność zanurzenia się w miłości Bożej. Kiedy moje czoło dotknęło dna chrzczelnicy, woda była świeża jak woda poranna. Nie słyszałam, jak ksiądz mnie ochrzcił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale czułam, że od tego dnia wyraźnie wybrałam Chrystusa. On jest ze mną, będzie ze mną. Nie wiedziałam, co będzie dalej, ale wiedziałam, że nigdy nie będzie tak, jak było. I mówiłam w sobie, teraz moje życie należy do Niego, jestem Jego. I to, co będę wybierała, wybieram to ze względu na Niego i dla Niego. Podnosząc głowę, miałam chęć nieodpartą, by pójść za Nim aż do końca. I słyszałam takie słowa z Pisma Świętego. Przychodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię. Rzekłem do Ciebie, żyj, rośnij jak trawę na polu. Nie powiem, że chciałam do klasztoru od razu iść, ale wiedziałam, że warto z Nim żyć. I poczułam się usprawiedliwiona, by istnieć. Po chrzcie była wielka impreza w domu, dużo ludzi zaproszonych, choć większość z nich nie wiedziała i nie rozumiała, co ja wyprawiam. Ale widzieli, jaka jest zmiana we mnie. Sprostowałam się, stałam się bardziej otwarta, promieniująca. Zaczęłam się dzielić, miałam więcej ufności w sobie.
Nie miałam już włosów czerwonych, fioletowych, kolczyk dałam siostrze. Po prostu chciałam żyć i było widać. Chciałam świadczyć i pokazać, jakie cuda czyni Pan Bóg w moim życiu. Od moich pierwszych kroków w kierunku Boga nie przestaję Go pytać, dlaczego On mnie zanurzył w tym ogromnie łask? Dlaczego On mnie szuka bez przerwy? Dlaczego On przeprowadza przez tyle wątpliwości? Dlaczego ja? Kiedy poprosiłam o chrzest, myślałam, że zrozumiem coś z tego misterium. A dzisiaj wiem, że nie będę nigdy mieć dokładniej odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Wiara jest tym światłem, któremu towarzyszy często niepokojąca ciemność. Przez te 5 lat bardzo często wątpiłam. Chciałam wszystko zatrzymać, zawrócić. Byłam kuszona, by powrócić do dawnego życia, mojego życia bez Chrystusa. Ale właśnie te wątpliwości pomogły mi rosnąć w mojej wierze. I moja wiara jest owocem oswojenia moich wątpliwości. Co chrzest zmienił w moim życiu? Nic nie zmienił. Chrzest zmienił raczej całe moje życie. Byłam zanurzona w tej wodzie tak głęboko, tak gwałtownie, że woda chlapała obok i wszyscy wtedy obecni dostali krople tej wody święconej. Zmieniło się też w ich życiu. Na drugi dzień nie przyszli prosić o chrzest, bo msza im się spodobała. I dalej dzisiaj nikt nie jest ochrzczony. Jednak ich życie też się zmieniło. Coś też w nich się otworzyło, choć tego nie widać. Pamiętam na drugi dzień po chrzcie. Stałam rano i biegłam do lusterka. Byłam przekonana, że jestem inna. Patrzyłam na swoją twarz i tak pomyślałam. Wciąż ta sama, choć zupełnie inna. To jest właśnie to, chrzest. Wciąż ta sama, ale jednak inna. Bo kiedy spotkamy Boga, zmienimy się, ale wciąż jesteśmy ci sami. Tylko nasze serce się otwiera, szerzej. Ci, którzy spotkali Chrystusa na drogach swojego życia, wiedzą, że ich życie nie będzie już nigdy nie takie jak przedtem. I tak się stało po chrzcie. Zaczęłam pracować jako dziennikarka w gazecie regionalnej. Kochałam swoją pracę. W moich spotkaniach z ludźmi, pisząc artykuły, spróbowałam świadczyć o Chrystusie. Nie wprost, ale tak jak siostry ze mną zrobiły. W moim patrzeniu na świat, w moich stosunkach do ludzi. To było dla mnie radością, celem. 2 lata pracowałam w tej gazecie i ten czas był czasem rozeznania między życiem w świecie z Bogiem i tym życiem innym, poświęconym, do którego czułam, że jestem zaproszona. Ale drgałam na tą myśl. Chrystus jest tym, który bulwersuje wszystkie nawyki, udogodnienia, który rozbija uprzedzenia i mury obronne. On prowokuje do zmiany, wzywa do szerszego spojrzenia, do głębszej miłości. On jest tym, z którym nic nie jest przewidywalne. Spróbowałam być bardzo otwarta na Jego plany i pomysły, choć czasem bardzo dziwny. I ciągle ten głos w sercu, że mnie chce, ten głos i ta obietnica z Wigilii Paschalnej, że chce mnie, że jestem Jego. Trudno rozeznać, co Bóg chce i jeszcze trudniej się zmierzyć z tym wołaniem, kiedy wszystko się układa ładnie w życiu. Miałam wtedy wszystko, ale wciąż to wołanie, to zaproszenie i ten spokój, który mnie towarzyszył, kiedy byłam z Nim na modlitwie albo w różnych spotkaniach w kościele. Ja niczego nie przewidywałam. Wciągnęło do głębi moim życiem. To spotkanie z Panem Bogiem zmieniło wszystko. Czułam pewną obecność, która była wciąż ze mną. Było trochę dziwne, bo myślałam, że raczej Boga nie widzimy. Jest niewidzialny, ale czułam wyraźnie Jego moc. Nie widziałam Go, ale Go czułam. Dzisiaj myślę, że wtedy urodziłam się na nowo, w
kaplicy sióstr dzięki ich modlitwom. Pomału zakochując się w Bogu, nauczyłam się żyć na nowo. Na początku byłam oburzona, jak taki Bóg niewidzialny może kochać człowieka bezwarunkowo. Mocowałam się z Nim. Z jednej strony nie chciałam w Nim wierzyć. Bałam się, że jest tylko ułudą. Chciałam Go zobaczyć naprawdę. A z drugiej strony pragnęłam Go poznać. Później z czasem zrozumiałam, że Bóg jest inny. Że Bóg kocha miłością odwieczną. Jeżeli mnie szukał, mnie znalazł, to jest by mnie kochać. I nie zostawi mnie. I nie muszę się bać Go wybrać. On mnie nie zostawi. Bo jest właśnie prawdziwy, realny. Czułam, że Pan Bóg czekał na mnie. I wiem, że dzisiaj Pan Bóg ze mną się cieszy. Bo On może uczynić wszystko nowe. Kocha, 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 kocha nieprzytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 kocha tak jak nikt. A Bóg Cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 kocha tak jak nikt. On wciąż Cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie. On wciąż Cię kocha, 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 kocha tak jak nikt. A Bóg Cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 kocha tak jak nikt. Trzy lata po chrzcie wreszcie odważyłam się myśleć poważnie o życiu zakonnym. Zostawiłam pracę z zamiarem przyjechać do Polski na taki rok przerwy i rozeznania. Chciałam się nauczyć nowego języka, zmienić otoczenia i zobaczyć, jak młodzież żyje wiarą w innym kraju. Podczas tego roku studenckiego, gdzie studiowałam, mieszkałam sama i świetnie się bawiłam. Ale odkrywałam, że to, co szukałam całe życie, to miejsce, gdzie Pan Bóg mnie wzywa, mam wszystko przed oczami. Spotkałam siostrę Serafitki w Krakowie i po zajęciach biegałam do nich na modlitwy. Spędzałam wolne dni u nich. Czułam się z nimi jak w domu. Pan Bóg drugi raz mnie zapraszał do nich wtedy. Przestałam więc szukać po pewnym momencie, bo widziałam, że to, co szukam, jest przede mną. Ale wybór nie był łatwy. Widzę teraz po 7 latach w zgromadzeniu, że wszystko to, co zostawiłam, jak wstąpiłam do klasztoru, Pan Bóg mi to oddał dzisiaj, ale jeszcze 100-krotnie, więcej, w obfitości. Bo On chce przede wszystkim nam dać życie w obfitości. I jak my Mu ofiarujemy coś, On oddaje 100-krot więcej. Trochę inaczej, ale zawsze są owoce. Jak dzisiaj patrzę na tą drogę, często uświadamiam sobie, to jest dziwne, że tu jestem. I wracam myślą do domu. Dom. Jak to słowo brzmi inaczej teraz. Wystarczy, że zamykam oczy i jestem tam. Zapachy, smaki, dźwięki. Wszystko tam jest. Na zewnątrz pada deszcz. Krople deszczu dźwięczą na liściach drzew. W środku jest tak ciepło, że człowiek się czuje jak w schronisku. Czuję parkiet z drewna surowego. Zapach ciasta z rodzynkami. Zawsze taki sam. Unoszący się w powietrzu. Gdy będzie upieczony, zjem kawałek, zostawiając na boku rodzynki. A mama mi powie, jaki jest sens dawać rodzynki, jeśli je wyrzucasz? A ja jej odpowiem, tylko dlatego, że po prostu lubię smak. Życie zakonne nie odbiera tego wszystkiego. Ono daje smak. Wciąż jestem ta sama. Wciąż nie lubię rodzynek,
ale lubię ten smak. Nic się nie zmieniło. Często ludzie pytają, jak rodzice reagują na mój wybór dość wyjątkowy i radykalny. Uciekałam do Polski. Nie mówiłam im dlaczego, bo nie miałam słów. Nie tłumaczyłam dlaczego, ale oni zrozumieli. Mama dzwoniła do mnie pewnego dnia i mówiła, że i tak nie muszę nic powiedzieć, bo ona wie. Wydaje mi się, że nie muszę im tłumaczyć. Widzą, że wciąż jestem ta sama, choć inna. Odtąd już nic nie będzie takie jak przedtem. I często patrząc na Jezusa na krzyżu w kaplicy myślę, to jest szaleństwo postawić swoje życie na Nim. Jak to jest nierozsądne z mojej strony oddać wszystko, siebie samą. Jak trzeba być szalonym, aby Go wybrać, gdy nie obiecuje nam łatwego życia, a przeciwnie krzyż. A potem przypominam sobie dzień, kiedy sformułowałam tą modlitwę w Indiach, nie wiedząc, że poprowadzi mnie tak daleko. Ty, jeśli istniejesz, udowodnij mi to, a zrobię wysiłek, by Cię poznać. On nas wzywa do wykonania tego, do czego jesteśmy zdolni. Nic ambitnego, bo Jego śmiałość nie przekracza nigdy naszych możliwości. Co do reszty, jest przecież wiara. Życie jest listem, czytaj go. Życie jest światłem, zobacz to. Poznaj to, życie jest z Boga, poczuj to w sercu głęboko, w sercu głęboko. Tak.
pytam go. Życie jest światłem, widzę to. Życie jest prawdą, poznaję to. Życie jest z Bogiem.